Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich serdecznie, z tej strony oczywiście Demonidias i zapraszam was na kontynuację serii Zagrajmy w Black Myth Wukong i od razu na dzień dobry ruszamy na bossa, którego mieliśmy okazję ostatnio zobaczyć, ale nie pooglądaliśmy go sobie za długo, dlatego że szybko zginąłem, to było tylko jedno podejście. Ruszamy w kierunku tej dziwnej konstrukcji takiego cylindra, który ugrzązł między tymi dwiema skałami, ponieważ obok tego miejsca znajduje się właśnie ten boss. I tak korzystając z okazji też na sam początku tego odcinka chciałbym serdecznie podziękować użytkownikowi Śpioszek9, czy też Spiosek9, za dołączenie do grona patronów mojego kanału. Śpioszku, wielkie dzięki za twoje wsparcie. Mam nadzieję, że oczywiście za wsparcie na Patronite. Mam nadzieję, że będziesz dalej zadowolony z tego, co robię i mam nadzieję również, że zajrzysz na maila, bo tam czekają dla ciebie różnego rodzaju informacje odnośnie nagród, jakie ci przysługują. Na przykład chodzi tutaj o przedpremierowy dostęp do filmów w ramach podziękowania i nie tylko. Naprawdę raz jeszcze bardzo, bardzo dziękuję. Jeżeli ktoś z was jest zainteresowany wsparciem, no to serdecznie zapraszam. Link jest zawsze oczywiście w opisie, ale wiadomo, jest to kwestia totalnie dowolna, aczkolwiek chcę, żebyście widzieli, że to bardzo doceniam. Słuchajcie, jesteśmy już tutaj przy niej. Ona krąży i udaje chyba, że mnie nie widzi. Myślę, że ona doskonale sobie zdaje z tego sprawę, gdzie ja jestem. Przecież patrzy tutaj. Dobra, chodźmy. Czy dam radę? Jasne, że tak! Nice! Czasem na chwilę zatrzymać. Mówię, że za długo nie powalczyliśmy sobie ostatnio. Jeszcze ją sięgnąłem tą głową, nice! Dawaj na porażenia. Odporność. Kurde, serio? Ona się po prostu w smoka zmienia? Ej, chciałbym się wyleczyć w końcu. No, nie wytrzymam, nie wytrzymam. Dobra, dawaj, dwa razy. Dla spokoju. Jakaś taka wycieńczona się wydaje po tej przemianie. Poddaj się? To ty jesteś zmęczona, nie ja! Dawaj. Na dół. Dziękuję. Co jest grane? Ona się w coś przepoczwarzy za chwilę chyba. Czy ona tak długo jest wytrącona z równowagi? Ale dziwne to było. No nie, no bez jaj, serio. Ja sobie w powietrzu tutaj znowu zatrzymałem. Dobra muzyka jest. Jesteś niczym skałem, moje słowa się od ciebie odbijają. Okej, oczywiście wszystkie pociski we mnie lecą, żaden w kopie. No płyną chmura, niebo zadrży od grzmotów. No fajnie, że te moje kopie tam są, ale... Nie no, nie no. Bardziej rodzącego ataku nie dało się wymyśleć już. O, fryzurę zmieniła. Osiwiała z tych nerwów aż. Dawaj, heala. Co jest grane w ogóle tutaj? Nie no, nie no, bez jaj. O kurde. Dużo ma tych ataków, naprawdę jest zróżnicowana ta walka. Już mi załatwiła moje kopie, niestety. Bardzo szybko poszło. Nie mam już za dużo many. No i wydaje mi się, że już niczego nie zrobię. Dobra, nie wiedziałem, czy to za chwilę jeszcze raz nie walnie. Przeskocz to! Małpko! Dawaj! O kurde, serio? Dobra, już będę normalnie atakować. Czasem chcę za dobrze. Kurde, o kurde. Dobra, niech będzie heal. Jest! Mamy ją! Ale chyba będzie jeszcze jeden pasek zdrowia, co? Czy nie? Okej! Okay. Takie... Po prostu chyba jeden HP zostało. W porządku, rozumiem, pokonano. Więc nie spodziewałem się kolejnej fazy. Chociaż kto wie... Mistrz ma rację, małpy mają swoje przyzwyczajenia. Nie uda ci się roztrzaskać złotych talerzy! Oho. Kolejny boss, który ucieknie? Fajnie. Może tak byśmy ich zaczęli zabijać czy coś? O!
Okej. Czyli tak się z tej żółwiej wyspy wydostaniemy. Tylko że ona nas zabiera od tych talerzy, nie? Które tam były. Nie czaję. Aczkolwiek trzeba przyznać, że epicko to wygląda. Pięściami nawala. O-o. Proszę, to nie ja roztrzaskałem, tylko ty. Na to wychodzi. Oho. I zaraz wyskoczy coś. Oż oczywiście. Ciekawe, czy to się kwalifikuje jako osobny boss, czy będzie to zakwalifikowane jako druga faza. Nie, to nie jest boss chyba. Nie sądzę, żeby to był boss. Ale i jaja. Co tak długo zatwardzenie miałeś, a mały włos ugotowałbym się tutaj żywcem. No dalej. Chyba nie ogarnia, co się stało. Jeszcze. Co za szkarada. Nie warto było zwracać na nią uwagi na dworze. Ach, znów ten sam wygląd. Futro i wynędzniała twarz. Szczęść to twój jedyny atut. Świetnie, kolejna niemowa. No dobrze, nie ma co się odciągać. No właśnie, czemu niemowa? Przecież on gadał na początku. Żółw i ja przeżyliśmy niejedno razem. Okej. Okay. Ten żółtobrewy różni się od innych wrogów. Ta stara małpa z góry Chłagu poprosiła mnie, żebym ci pomógł i ustrzegł. Powiedział mi, że gdy zbierzemy wszystkie 6 relikwii, będziemy w stanie sprowadzić ponownie Wukonga. Powiedzmy, że póki co w to wierzę. Najpierw pójdę do niego, a ty się rozejrzyj. Aha. Aha, okej. Okay. No, jestem tego ciekaw jeszcze. No, powinniśmy tam doskoczyć. Ewidentnie. Dlaczego nie możesz uderzyć, jak tutaj doskakuje? No, jednak jest zablokowane to. A przy smoku może coś będzie. Który już padł. Wkomponował nam się w otoczenie. No nie. Kurde, nawet oczy mu nie zamknął. Ale z niewaga, nie? Tu jest jakiś duch. Nie, duch nie. Wola po prostu. Dawaj. Musimy się wyleczyć jeszcze. No, to aż dwóch jest do pokonania. O kurde, znacznie więcej niż dwóch. Co to było? Coś tu ewidentnie poszło nie tak. Nice! Trochę zdrowia utraciłem przez ten upadek, no ale ogólnie nie było źle. Co, rozumiem, że tu się na sam dół mamy kierować? No chyba drogi powrotnej to tutaj nie będzie. Jak tam zeskoczę. No już stąd może być trochę problem nawet. Okay, nie mogłem podskoczyć z jakiejś dziwnej przyczyny. Dojrzały żeńszeń. Przez chwilę zawahałem się, czy to nie będzie przeciwnik. Równie dobrze mogłoby i tak być. Zobaczmy jeszcze z tej strony, czy coś będzie. Dobra, jesteśmy przy głowie tego wielkiego żółwia, na którym płyniemy. Tu z lewej strony coś słyszę. Nie wiem, czy to był ptak, bo to brzmiało jak małpa jakaś bardziej. Perła drzewna.
No, tracimy zdrowie, nie oszukamy tego z tym atakiem. Jednak co? Obrażenia od upadku? To obrażenia od upadku muszą być. Pięknie te efekty wyglądają na tej broni, naprawdę. Ale pytanie, co z pozostałymi kapitanami do wątku tego NPC-ta z więzienia. Chociaż jeszcze tego trzeciego rozdziału nie skończyliśmy. Jakby we mnie pluł non-stop, o co tu chodzi. Czego nie widzę. Ciekawe, czy tutaj możemy tak chodzić po to właśnie, aby zdobyć coś, aby znaleźć może jakieś jeszcze ukryte przejście na tej wyspie żółwiowej. Dawaj, heala. Kurde, teraz mnie rozwali. Taka mała pokraka. Dobra, załatwione. I już nie mam leczenia. Chyba, że te kuleczki jeszcze z boku są. Nie wiem, do czego one służą w sumie. Nie przekonamy się. Mamy regenerację trochę tykwy. Tam jeszcze był robal z drugiej strony do sprawdzenia. Tutaj wydaje się, że w końcu dotarliśmy do ślepego zaułku. Chociaż... trzeba na pewno. To jest ślepy zaułek dopiero, ale... takie to ja mogę co chwilę spotykać. To mi się podoba. Co tu mamy? Rdzeń umysłu. Co jest? Ej, o co chodzi? Nie mogę... nie mogłem kontrolować swojej postaci przez chwilę. Co jest grane? Jesteśmy teraz przy tym robalu właśnie, o którym mówiłem, że chciałbym do niego jeszcze się dostać. Spoko, nie? Czyli przeszliśmy sobie wyspę dookoła, nasiona złotego lotosu. No, jakbym miał teraz zgadywać, dokąd mam pójść, no to bym obstawił, że mam się kierować w stronę głowy, nie? Tego żółwia, na którym to płyniemy. Tak naprawdę dryfujemy bardziej, ale super wygląda ten efekt, że my faktycznie jesteśmy na... obszarze, który unosi się na wodzie, bo widać, że cała reszta, te góry i tak dalej, że to wszystko jest nieruchome, a to my się ruszamy, nie? To nie jest jakieś takie złudzenie, to jest naprawdę fajnie wykonany efekt. I na taką skalę, to powiem wam, że rzadko takie coś w grach się widuje. Jakąś łódkę, tratwę, coś takiego, owszem. Ale żeby cała wyspa pływała, nie mówię, że tego nie było, nie? No w God of War chyba coś takiego było, ale aż tak potężnego obszaru, nie przypominam sobie, żebym gdzieś tam widział w grze jako obszaru takiego, wiecie, ruchomego, nie? O, to jest przeciwnik. Dla odmiany. No, jest jeszcze przeskoczony. No ten jego chwyt jest bardzo niefortunny, bo jest tak wyliczony, że ja praktycznie zawsze jestem w stanie go przeskoczyć. Czy tutaj na dole z lewej strony też jest jeszcze jakiś przeciwnik? Dobrze widziałem? Dobra, może najpierw tego rozwalę. W sensie tych. Jak widać, warto się na tej wyspie jednak trochę rozejrzeć, nie olewać całkowicie tematu, bo coś można znaleźć. Jak to są przeciwnicy? No to o tym robalu jednak myślałem, tych jest trochę więcej. Ty, w ogóle HP nie zabrało mi. Dziwne. Nie, żebym tego oczekiwał, ale spodziewałem się, że bez obrażeń tu się nie obejdzie. Proszę. Jednak się udało. Nie, no to jest wyjście. A tam jest jeszcze jeden koleś do ubicia. I co, i nie mogłoby tak, kurde, być częściej w grze, że sobie po tych skałach tak skaczemy? No, od razu przyjemniej jest. Bez tych... no właśnie, niewidzialnych ścian, które przed chwilą doświadczyliśmy po raz kolejny. Dobra, wydaje mi się, że chyba wszystko. Możemy się kierować do głowy, ewentualnie... nie, no tutaj byłem. Dobra, tylko teraz jak wejdziemy na górę, tędy, tędy, dobra. Załatwione. No widać, że gość już tam stoi i czeka na mnie. Nie mam pojęcia jak na razie, kim on jest, jaką rolę pełni. Ale jest charakterny.
W tym miejscu aż roi się Diaoguai. Biorąc pod uwagę twoją mizerność, wątpię, abyś dożył spotkania z żółtobrewym. Opuść. Mój przyjacielu, wszystkie te lata spędzone w tej dziurze na pewno nie były dla ciebie łatwe. Śpi! Nie, spi! Gdyż będziemy na lądzie, zrobię porządek z tą cholerną świątynią i pomszę ciebie oraz brata węża. Kurde, ale numer, co? Już dobrze! Kurde, warto byłoby to sprawdzić w sumie. Ale to może najpierw do kapliczki, którą mamy dosłownie przed oczami. No pewnie by chciał, żebyśmy poszli tam prosto, nie? Dobra. Wytwórz pancerz kolejny mamy. Wow, jaki piękny. Ogromnie skraca czas trwania stanu porażenia. No to by się przydało wcześniej trochę. Mściwy miraż zadaje obrażenia od porażenia. Unikalny efekt. Ty, no dobra, no możemy zrobić, nie? W sumie. Dawaj. Się nie ma co zastanawiać. Łuskowaty long. Okej. Dawaj. Wyekwipuj. Odporność na grzmot, chociaż jakaś będzie. No tu nie ma niczego znowuż. Z owadem zostajemy. No nie jest on urodziwy. Co to nie. Aczkolwiek jest całkiem skuteczny. Tu nadal nie wiemy, jakiego składnika brakuje mi, żeby wytworzyć sobie taką broń. Niech będzie odpoczynek jeszcze. Regeneracja many i tykwy to naprawdę ważna rzecz. I cóż. Przejdźmy i zobaczmy. Teraz pewnie powinienem pójść do NPC-tów i sprawdzić, czy któryś z nich nie ma na sprzedaż czegoś nowego, nie? No ale popadajmy w paranoję. Już? Ten się przewrócił atakując, co za gość. Nie, to jest perłowe drzewo, nie? Już myślałem, że pnącza. Jeszcze jeden podarunek od moich grabi. Nie, no tu jest na stówę główna ścieżka. No, chodźmy w tamtą stronę. Nie wiem, co powiedział, bo przerwał kwestię bez przyczyny. Może dlatego, że zaczął walczyć, no nie wiem, no ale mam nadzieję, że to skończy. Czy ja dwóch trafiłem tym hitem? Jednym atakiem? W sensie? Nieźle. Ładnie leczysz, dziękuję bardzo. Tej, to jest miejsce, które w traglerze pokazywali przez chwilę. Tak z powietrza. Nie jako taki, wiecie, pełnoprawny gameplay. Nie wiem, co mnie tutaj spotka, ale kojarzę to wybrzeże. Kanalio, stań na drodze, a zginiesz. No, gada podczas walki, jak widać. Ten śmieszny koleś. Cały na biało już jestem przez to rolowanie w śniegu. Jeszcze górę zobaczmy. Dobra. Może coś tu będzie, kto wie. Ale jak monstrualny jest ten żółw, co? Ale bydlak. O dziwo wskoczymy. To spora niespodzianka. To jest naprawdę spora niespodzianka.
Czy my możemy jeszcze tutaj sobie też przejść? Coś tu będzie? Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc. A, czy jest taka alternatywna droga do tych budynków? Dobra, no to sobie to zobaczymy najpierw, a potem tutaj po prostu powrócimy. A może to jest jeszcze jakiś? Nie, to jest chyba jeszcze inny budynek. Dobra, gińcie już. Koniec Jałogłaja, odejście, nie zbliżacie się do mnie. Aha, chyba ktoś inny mówi. Jeszcze jeden podarunek od mojej grawi? Nie, no dobra, to on gada. Zabawne, że oni zginą, ale jeszcze atakują. Oj, zaboli. O kurde, zepsułeś mi zaskoczenie. Nie wolno tak. Jak mamy współpracować, to musimy trochę lepiej działać. Ja nie chcę umierać, ja nie chcę umierać. O kurde. Koniec Jałogłaja, odejdźcie, nie zbliżacie się do mnie. Aha. Strach powoduje, że postępujesz pochopnie, to widać. No i to mi się podoba, jeden na jeden. Ja cię kręcę, nie trafiłem go jeszcze. Żartowałem z tym jeden na jeden, pomogę ci. Dobra. Mam was. Co to jest za miejsce w ogóle? I kim ty jesteś, człowieku? Chyba jesteś człowiekiem, prawda? Chwila, nie pożreż mnie, prawda? Prawda? Polowałem na skarb, ale okazało się, że to na mnie polują. Zawdzięczam ci życie, panie, gdy dodaję skarb. Podzielę się nim z tobą. Na pewno. Czemu w tak zwanym Królestwie Buddy nie ma nic poza Jałogłaj? Panie, czy mogę liczyć, że znów mnie ocalisz, gdyby powróciły? Nie. Na zewnątrz zielony i okrągły, słodycz na języku. W środku czerwony, letnich król smakołyków. Gdzie mogę znaleźć coś takiego w tej skutem lodem krainie? Nic mi to nie mówi jak na razie. Ale może potem coś to będzie już mówiło. Z tej strony nie możemy się już wbić. Na pewno? Na pewno. Tam zobaczysz, już płasko jest, nie? Dobra. To chodźmy w tę stronę. Co tu mamy? Tam jest miejsce do medytacji, od razu widzę. Świetnie. Możesz wziąć wszystko, co zechcesz. To i tak bez znaczenia. Czemu? Sugerujesz, że mi się nie przyda, bo zginę? A, mogłem po prostu tędy pójść, to nie jest głęboko. Dobra, nie było tematu. Nie, to nie jest medytacja, o dziwo. Romans na niebieskim moście. Ty, no dobra, jak to nie jest medytacja, to kurde, gdzie one mają być? Bo przecież... Ja od kilku odcinków żadnego miejsca na medytację chyba nie znalazłem. To wyglądało jak idealne takie miejsce. Co to w ogóle jest ten romans? Zobaczmy tak swoją drogą. Czy to będzie... Coś z tego? Nie. Czy to będzie tu? Też nie. Umiarkowanie zwiększa odporność na mróz. Dobra. Ty, co to będzie? Czekajcie, znajdę to. Ale w sumie wiecie co? Tak przeglądam rzeczy, to mam jeszcze dwie iskry, ale co ważniejsze, mam relikwie i są to bolące uszy. Ja nie wybrałem tej relikwii, myślałem, że to samo nadejdzie, a po prostu to w menu musiałem zrobić. I mamy tak, bolące uszy. Poznaj znaczenie nawet najmniejszego odgłosu. Śmiałe przedsięwzięcie zapewnią tak dumę. Śmiałe przedsięwzięcia zapewniają tak dumę, jak i odporność wobec losu. Echo przeszłości można znaleźć tam, gdzie utrzymuje się karma. No dobra, teraz do rzeczy.
Zamieniony w słuch, czyli nieznacznie wydłuża czas trwania efektu niezwyciężalności pierwszego ruchu ze wszystkich kombinacji rozmaitości. Brzmi znajomo, zawęża okno odbicia osłony, mocny jak głaz, ale z chwilą odbicia przewraca połowę kosztu many. No z tego nie korzystam często. I to można ze skilli chyba normalnych mieć. Gwiżdżący wiatr. Tymczasowo zwiększa atak po doskonałym uniku. Dobra, to brzmi najlepiej. Dawaj. I teraz tak. Kosmyk. Jezu, ile to jest tych skilli, nie? To jest to ogólne doskonalenie się. Tempo. Zwiększa siłę ataku. Dawaj mi to. Nie będziemy wymyślać, to jest mega podstawowe, ale mega potrzebne. Powiem wam, że nie mam pojęcia, co ja takiego w tym momencie podniosłem, bo tego kurde nigdzie nie znajduję. Może to jako przepis po prostu, albo inna tykwa? Nie wiem. To powinno być chyba w questowych, tu jest. Romans na niebieskim moście, legendarny. Każdy łyk przywraca 36% maksymalnego zdrowia, umiarkowanie zwiększa szybkość ruchu. To jest dodatek, to... Znaczy napoje i dodatki, ta kategoria. Mały heal. Myślę, że nie opłacałoby się to w moim przypadku. Do tego efektu specjalnego. Ty, a mogę tu wyjść jakoś? Dobra, myślę, że to się jakoś połączy. No niestety nie. Cóż, to wracamy z buta i kierujemy się na prawo, zanim pójdziemy jeszcze tam na wprost od kapliczki. Także widzimy się nieco bliżej. No i dobra, jesteśmy już nieco bliżej. Czy tutaj coś będzie ciekawego? To się zaraz okaże. O, tu mamy uzupełnienie, to może tak, heal. Dawaj. Już dwóch użyć to mi nie przywróci, ale... Na zero wyjdziemy. Aha, HP więcej będę miał. Tak więc myślę, że spoko. Nie, no nie przeskoczymy tego, trzeba iść normalnie. Do wejścia. Okej. Sobym tu się jednak to wszystko łączy. Także spoko, nie będę musiał nadrabiać drogi. Sobie wyzbieramy tylko wszystko, tam jeszcze skrzynia jest. O, takich pokaźnych rozmiarów. Myślę, że coś się zrespiło, jakaś bestia czy coś. Krew żelaznego byka i złoto na sprzedaż, dobra. No tej woli trochę w złocie mam zamrożonej. A to można otworzyć? Rozwalić? Nie, okej. Kurczę! Mega jestem ciekaw, co to będzie w tym kolejnym rozdziale na nas czekało i nie ukrywam, że bardzo liczę na ten rozdział. Jeszcze jedna znana twarz. Czy wszyscy moi dawni znajomi są teraz w sidłach żółto-brewego? O kim on gada? Nie widziałem. A tam był. Tak? To jest... Nie, no to są skały. Tam jest tylko jakiś koleś. W sumie... Dobrze, że powiedziałeś, bo bym nie spojrzał na to. I skipnąłbym go. Chen Long. Kolejny Long, okej. Nie no, nie będzie jakiś mega wymagający, to już widać. No piorun dał mi nieźle w kość. No. Na szczęście zbroję sobie zmieniłem i teraz te pioruny aż tak straszne mi nie są. Kurde, no nie, no znowu będzie uciekał non-stop. I sami magiczni przeciwnicy tutaj są. Nawalający piorunami. Na ziemię! Trochę FPS-y uciekły, ale właśnie takie miejsca, takie walki to powinien być benchmark, kurde, nie? Ten darmowy, przed premierą, jakaś tam rzeczka z lasem. Gdzieś nic się dzieje. Co to kurde jest? Mamy cię! Starego znajomego! Pokonano! Ale nie było tego komunikatu. Bez szans na nieśmiertelność i jeszcze musi cierpieć przez ciebie, Katusze. Równie dobrze mógłbym umrzeć.
Okej, okay, nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. Że się po prostu płacze. Ten stary Long Duff ledwo może się ruszać. Teraz może mnie uratować tylko jedna z tabletek wskrzeszenia psa Shu. Nie no, będzie kolejna runda? Zostałem zesłany do krainy śmiertelników. Moje moce wielce osłabły. Nie proszę nic więcej, jak tylko o to, żeby móc w spokoju dożyć swoich dni. To czemu mnie zaatakowałeś? Czemu wciąż tu jesteś? Ten stary Long żegna się z życiem. Och, jak boli, jak boli. Nie możemy go ubić. Nie ma jaką tabletkę mu chodzi. O, to już głębia jest, to już nie przejdziemy. A jak w ogóle wyglądamy, jeżeli chodzi o dziennik od tego miejsca? 15 na 16, 14 na 25, 8 jeszcze brakuje i postać. Ej, to jakby w ogóle nic nie rosło. Czemu on nie jest zakwalifikowany jako postać? O co tu chodzi? Dobre pytanie. Na pewno jakiś quest z nim będzie związany. Skoro tak o tej tabletce coś gadał i o opadających się. O tym opadaniu z sił była mowa. Tylko no, nie znalazłem chyba niczego dla niego jeszcze, no bo nie było jakiejś reakcji. Chyba, że musiałbym przeładować sobie lokację, ale w Kongu takiego czegoś nie zaobserwowałem, żeby tak to funkcjonowało. No dobra, tam jeszcze możemy sobie na prawo przejść. No i oczywiście tu jest nasza chyba główna ścieżka, tak bym podejrzewał. Niech będzie odpoczynek przed kolejną podróżą. I moi drodzy, to by było na tyle, myślę, w tym materiale. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam oczywiście do oglądania kolejnych odcinków z Wukonga. Dzisiaj pojawi się jeszcze jeden materiał, także subskrybujcie, aby niczego nie przeoczyć, żeby być na bieżąco. Może uda się niedługo do tych 50 tysięcy dobić. Kto wie, może jeszcze się uda w tym roku. Fajnie by było. Tymczasem to by było na tyle i widzimy się później. Jeszcze zapraszam na streama o 18:00. Nie wiem, czy to leci przez stream, czy po. Chyba po. Ale zobaczymy. O, chłopcze, słyszałeś kiedyś historię o żółtobrewym? Żółtobrewy był niegdyś zwykłym sługą stojącym przy ołtarzu Maitreyi na wschodzie. Skradł naczynie będące powłoką swego mistrza i zyskał. Kiedy zawędrowaliśmy na nowy zachód i do jego świątyni grzmotu, nasz mistrz szedł do środka przyklękując tu i ówdzie. Okay. Żółtobrewy próbował uśmiercić nas wszystkich i w naszym imieniu udać się do świątyni? Nawet po tylu latach ci nie zmieniło. Potem Wukong, podobnie jak ja, utknął w złotych talerzach. Został uratowany, gdy Kang Jin Long przebiła talerze swoim rogiem. I pomyślisz, że ona sprzymierzyła się z żółtobrewem. Bardzo dziwne. Sądzisz chyba, że posiadł jakieś niewyobrażalne naczynia, przemiany, co? A skoro o tym mowa, najpotężniejszym przedmiotem, który posiada żółtobrewy, jest zapewne worek z nasieniem, niebiańskie bóstwa, żółwiowy generał i trzeci książę ze swoimi czterema kapitanami wysłanymi przez Bodhisattwę Guo Xiuanga. Gdy otworzył się ten przeklęty wór, wszyscy oni zostali... Kurde, no za szybkie są te napisy w chińskim. No te są spokojne. W obecności swego mistrza żółtobrewy wkrótce poniósł klęskę. Ale nie sądzę, żeby kiedykolwiek naprawdę zrezygnował, od zawsze się nie znosił Wukonga, bo ten pokrzywał jego plany. Okej, chyba koniec historii. Tak jak w God of War, nie? Trochę jak sobie pochodzimy po świecie, to coś usłyszymy, jakąś ciekawostkę nam sprzeda. Spoko. Moi drodzy, na dzisiaj to tyle w tym materiale oczywiście i zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, pa pa. I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.